Powiem wam, że miało padać dzisiaj, wziąłem parasolkę i na taką pogodę, jak słoneczko wali, całkiem dobra opcja wziąć ze sobą parasoleczkę, ani żadnego kremu, w sumie tak nie grzeje. Powiem wam, że budynek, który tutaj za mną widzicie, był to jeden z pierwszych budynków, który został odrenomowany przez Donalda Trumpa. Trump zawarł deal z miastem, że odrenowuje ten budynek w zamian za to, że przez 40 czy więcej, albo mniej lat, nie jestem pewny teraz, będzie zniesiony podatek na ten budynek. No i do tego można powiedzieć, że to był jego jeden z pierwszych takich większych projektów. No a za mną znajduje się kolejny projekt Trumpa, nazywany Trump Tower. Pod samym wejściem możecie zobaczyć, chociaż pewno nie zobaczycie stąd, stoi uzbrojona policja normalnie z zamkami, nie? A sam projekt, który tutaj widzicie, no też zrobił duże wrażenie na Nowym Jorku. Idziemy teraz 6. ulicą, która słynie z tego, że znajdują się tu no naprawdę nowo bogackie sklepy typu Coach, Louis, Prada, Gucci itd. Ale w sumie nie robi to już takiego wrażenia, bo prawda jest taka, że w sumie na całym świecie są te sklepy i wszystko co tam w środku się znajduje to jest taka seryjna robota. Ja, stoimy właśnie w kolejce do supa, który znajduje się w Nowym Jorku, Wcześniej odwiedziliśmy jeszcze na Brooklynie. No i w sumie z godzinę stania mamy tutaj, żeby wejść do sklepu, a i tak nie wiadomo, czy coś się uda zakupić w środku. Półtorej godziny stania w kolejce, ale mamy to, co chcieliśmy. Ponownie. pizza z piciem za 2,75 za dwa kawałki. To jest deal. Jak będziecie w Nowym Jorku, nie możecie ominąć tego sklepu, który znajduje się za mną. Nazywa się on Century 21 i możecie w nim kupić naprawdę dużo rzeczy w fajnych cenach. Trochę smutno mi to powiedzieć, ale kończymy właśnie drugi sezon. Dlatego chciałbym też zrobić małe podsumowanie. Przez cały wyjazd zwiedziliśmy 7 miast, z czego dodatkowo jeszcze 3 parki narodowe. Ten rok zrobił dla mnie dużą różnicę, ponieważ poznałem drugą część całych Stanów, czyli Kalifornię, i poznałem Los Angeles, co naprawdę dało mi dosyć dużo do porównania, gdzie w tamtym roku, praktycznie biorąc, widziałem same miasta. Gdybym miał teraz odpowiedzieć na pytanie, w którym mieście wolałbym mieszkać, to nie byłbym w stanie na nie odpowiedzieć. LA to jest zdecydowanie bardziej luźne, bardziej chillowe miasto, które jest przeogromne, którym trzeba poruszać się wszędzie samochodem. Nowy Jork, urbanistyka, cały czas się chodzi, wszędzie metrem, dużo się dzieje i dużo hałasu. Ale Kalifornia ma zdecydowanie coś, czego w Nowym Jorku nie ma. A mianowicie chodzi o in and out. W tym sezonie było trochę mniej gadania, ale może to dlatego, że wszystko było na biegu, cały czas gdzieś coś robiliśmy i zbytnio nie było takiego czasu, żeby postać przed kamerką i coś ponagrywać. To nawet trochę mi szkoda, wziąłem gimbala specjalnie, w Nowym Jorku nic gimbala nie użyłem, w LA praktycznie biorąc w ogóle gimbala nie użyłem. Stabilizacja obrazu w telefonie w miarę mi wystarczała. I myślę, że możemy już to kończyć. Spod samego Empire State Building chciałbym podziękować za oglądanie. No i mam nadzieję, że sezon trzeci w przyszłym roku wypali. Ale zobaczymy, jak to będzie. Dzięki.